Cześć słońce, wy moje, dobrze spaliście? Ja powiem, że dobrze spałam, ale po tym ciąganiu mebli ostatnio tak mi plecy bolą, że nie mogłam wstać. Spać to się spało, ale gorzej było z wstaniem. O Matyldo, jeszcze jakbym miała z 250 lat co najmniej. A jeszcze wczoraj wieczorem mój średni syn wziął mnie do ogródka, to była godzina, nie wiem, już szaro się robiło i mówił rozciągające ćwiczenia, które mi pomogą, bo on zawsze też robi, bo on nie za bardzo postawę ma sobie spieprzył przy siedzeniu na komputerze przez wiele lat. I on właśnie teraz robi takie ćwiczenia, żeby się rozciągnąć, żeby naprawić postawę. O matko, myślałam, że nieba lizna. Dobra, kochani. To tak, teraz będzie taki rozkład na tydzień od jutra do końca maja. To jest pierwszy raz będę robiła to na kanale. I tak, i ja nie będę robiła tego, na początku miałam zrobić 6 znaków, potem drugi film 6 znaków, ale teraz ja nie wiem tak naprawdę, jak to czasowo wyjdzie, a po wczorajszym doświadczeniu, że robiłam taki fajny filmik i mi ucięło, kogo tam baranem na końcu ucięło, a tak fajnie powiedziałam, no kurczę, i ucięło mi. Teraz wiem, że kamera moja nagrywa 47 minut, bodajże 30 sekund i dzięki, kochane, że ty mi powiedziałaś, ta mój widz, doradził, niestety nie znalazłam, że można by było to przedłużyć, nie wiem jak to jest, ja muszę to poszukać, tylko że wiecie, moje życie to jest tak, że tu wpadam, mam minutę, tu wpadam i nie mam czasu, żeby posiedzieć i po prostu pogrzebać się w tym. No, nie pogrzebać się w tym. Słuchajcie, co to właśnie, dobra, tu już ja nie będę historię tam opowiadać swojego życia, bo to by można było, byśmy musieli tydzień tu siedzieć. Tak, że bynajmniej robię po 3 znaki. I tak zrobimy od, widzicie, już się zaczął poniedziałek, no nie, to zrobimy od jutra, od wtorku, nawet zaznaczyłam na kalendarzu, do ostatniego maja, to znaczy już do końca maja, tak? I zrobimy mniej więcej na ten tydzień właśnie, co będzie. I także kwiatuszek po to jest, żebym ja położyła do jakiegoś znaku, żeby to nie było complication, żeby było wiadomo o co i jak, żeby tą kart nie zabierać, no nie? Także pierwsze znaki to tak jak idzie, tak? To jest baran, byk i bliźnięta. I właśnie dla nich będę robiła na cały tydzień. Wy, kochani, bierzcie kawę. No widzicie, teraz nie musicie ten wstrzymywać filmiku. Teraz możecie po prostu skoczyć, zaparzyć kawę albo herbatkę. I będziemy tutaj sobie czytać i spędzać fajnie poniedziałkowy poranek. Ja zaraz idę z chłopakami, wszystkimi, dużo chłopców będzie. Jestem taka rozrywana i pójdziemy na boisko. Dobra, kochani. Teraz tak, zrobimy, karty są już przetasowane i zrobimy do baranka. Tutaj kładę kwiatek, żeby było wiadomo, że baranek, tak? Tu mu zakryjemy jego te narządy płciowe. I zaczynamy. Baran. Rozkład od wtorku 26 maja do niedzieli 31 maja 2020 roku. Rozkład dla barana. Rozkład dla barana. Muszę je przepasować jeszcze raz na wizji. Rozkład dla barana, proszę. Od wtorku 26 maja do niedzieli 31 maja. Rozkład dla barana od wtorku 26 maja do niedzieli 31 maja. Dobra, skarby, wiecie co? Jutro to u was będzie tak troszeczkę, będziecie coś rozważać. Może to będą sprawy w związku lub dosłownie sprawy gospodarstwa domowego, sprawy takie finansowe. Będziecie coś załatwiać może. Będziecie coś, jeżeli jest jakaś sprawa na przykład w sądzie czy coś, to będziecie
jutro w takiej jakby energii, że będziecie czy pisali pismo, czy będziecie się zastanowili, jak wykonać ten telefon, co powiedzieć. Mogą być to sprawy jakieś administracyjne, urzędowe. Jeżeli ktoś mieszka za granicą, to kancilu w Polsce, kto by się nazywało, to takie urzędy. Może to być i jakieś pomocy społeczne, wszystkie takie, tak, że będziecie chcieli właśnie jutro, żeby to wyszło no na pewno zgodnie z waszym życzeniem, z waszym planem, tak? Żeby nikt was nie oskubał, nie zrobił nic przeciwko, także jutro będziecie, można powiedzieć, kombinować, zastanawiać się, kochane baranki, co, jak tu zrobić, żeby po prostu to popchnąć do przodu i żeby to wszystko w najlepszy możliwy sposób jakby rozpracować plan, może nawet na najbliższy czas, to niekoniecznie, oczywiście nie na jutrzejszy dzień, ale mogą być takie właśnie, że coś takiego jakby załatwiania na pewno z jakimś urzędem, czy gdzieś, że trzeba oczywiście przed rozmową zastanowić się, co mam powiedzieć. To nie jest jakiś tam, nie wiem, ktoś, kto chodzi tam, że hej, hej, tam tego. Nie, to raczej to będzie taki coś zadzwonić, coś powiedzieć, się zastanowić i właśnie, żeby to wyszło na korzyść waszą. Także mniej więcej taki we wtorek coś takiego będzie. W środę możliwe, że będziecie kontynuować to, ponieważ dla wielu z was, jeżeli to będą jakieś we wtorek zaczęte sprawy, to będziecie się zastanawiali, jeżeli coś ukryliście, czy jakiś dochód, czy cokolwiek, coś nie jest wyjaśnione, to w środę będziecie jeszcze się zastanawiali, jak to w najlepszy sposób kawałek tego pokazać, żeby nie wyszło, że coś zatailiście. Jeżeli to chodzi na przykład o związek, będziecie, wiadomo, na ostrzu noża w związku, tak? To będziecie się stawiali, jak dla niego, dla niej to powiedzieć, dla tego swojego partnera, czy coś. Coś po prostu, co jest zatajone. Jeżeli będziecie podejrzewać na przykład kogoś, od dłuższego czasu podejrzewacie, że coś jest nie tak, czy przyjaciela, przyjaciółkę, ogólnie, nawet siostrę, brata, tak? To właśnie w środę będziecie próbowali jakby wyjąć tą prawdę. Będziecie się zastanawiali, jak zrobić, jak zagadać, co zrobić, żeby to ujrzało światło dziennie, żebyście usłyszeli coś, nad czym dłuższy czas się zastanawiacie. I obojętnie wiecie, no baranów jest dużo, tak? Każdemu to będzie inna sytuacja. Po prostu w środę będziecie chcieli, jak można powiedzieć, to wyczyścić sytuację z kimś. Może to być, jeżeli jakaś sprawa, która się ciągnie, to będziecie się zastanawiali, może jakieś dokumenty czy coś, będziecie po prostu... Wszystko oczywiście na swoją korzyść. Będziecie próbowali coś tak zrobić, żeby to było, wiadomo, wszystko jasne, żeby nie było problemów później, jakichś tam zadłużeń, czegokolwiek. A jeżeli w związku, w rodzinie, wśród przyjaciół, to też, jeżeli od dłuższego czasu coś podejrzewaliście, czy coś nie do końca było powiedziane między wami, to w środę będziecie właśnie się nad tym zastanawiać i będziecie próbowali coś zrobić, żeby to w końcu, wiecie, no, jeżeli ktoś był jakiś miał ciche dni, to żeby po prostu zacząć rozmawiać, wyjaśnić to, co nie było nie tak. Nawet jeżeli nie rozmawiacie dłuższy czas z bratem, to po prostu to będzie taki dzień, że będziecie, i to dobry będzie dzień odgórnie, żeby po prostu załagodzić konflikt jakikolwiek przez niedomówienia. I tak, czwartek. No czwartek będziecie, jeżeli to będzie się ciągnęło tak jakby z tymi urzędami, to właśnie w czwartek będziecie musieli coś może zapłacić gdzieś. Może będziecie musieli coś oddać, może będziecie, to będzie taki dzień dla baranów, że będziecie może musieli, no nie musieli, nikt was tego nie zmusi, ale coś wspomóc kogoś, coś pożyczyć komuś, ewentualnie od kogoś pożyczyć, może będziecie chcieli właśnie dlatego ten dzień wcześniej jakby tą sprawę załagodzić z kimś, ponieważ już do tej osoby będziecie chcieli jakby się zwrócić o coś, także... Następny dzień jako czwartek to będzie dzień związany z braniem, dawaniem, może gdzieś trzeba będzie coś opłacić, jakieś rachunki, może coś pożyczyć od kogoś, coś takiego, coś co nie będzie dosłownie, ktoś będzie w tej sytuacji zadowolony, druga osoba mniej, można powiedzieć, ale jeżeli to będą pieniądze na przykład od teściowej, to wiadomo, że teściowa nigdy nie powie, że ty to nigdy nie oszczędzasz, tylko oczywiście pożyczy, da, tak? Ale to nie jest tak, że wiecie, no trzeba będzie coś z siebie dać, jakby się nie tu poniżyć, ale no wiecie, troszeczkę
nie będzie to takie łatwe jakby. Skoro zaważy to na waszym tygodniu dla wielu, to będzie coś trzeba zrobić. Dać komuś, wziąć coś poprosić. No, taka sytuacja będzie w czwartek. W piątek to powiem wam, że będziecie też mieli tak coś, będziecie coś rozważać. Coś będziecie się zastanawiać, jak coś zrobić, żeby czegoś nie skrzywdzić, ale czasami możecie nie mieć wyboru i cokolwiek podejmiecie, jakąś decyzję, to będzie dla wielu osób takie, że będziecie świadomi, że nie da się z tej sytuacji wyjść aż tak w prosty sposób, jak mogło to wyglądać na początku, ponieważ ktoś może niestety, czy to w domu, czy gdzieś, ktoś troszeczkę na tym jakby ucierpi, ale to nic tam poważnego, także nie martwcie się o piątek, po prostu to będzie, no takie wiecie, rozmowa, może to będzie rozmowa z dzieckiem, może dziecko nie tak się zachowuje jak trzeba, może podejrzewacie o coś, że nie wiem, coś robi niezgodnie jakby z waszym życzeniem i po prostu u was taka czeka już dłuższy czas jakby rozmowa, no i w piątek zaczniecie o tym, tak wiecie, konkretnie coś, no i tak może troszeczkę być ostrych słów, a czy ostrych, w sumie taka dyskusja, no nie, jak czasami przy kuchennym stole usiąść, musimy porozmawiać, no to będą różne, czy to w domu, czy z dziećmi, czy z kimś gdzieś, jeszcze w piątek są otwarte urzędy, może to być gdzieś jakaś rozmowa w jakimś urzędzie, w jakimś biurze, gdziekolwiek, co będzie otwarte, coś, co nie będzie dosłownie taka przyjacielska rozmowa, tylko trzeba będzie troszeczkę, wiecie, się przygotować. To osoba też pewnie się przygotuje na rozmowę z wami. No i sobota. Sobota to ciągle będziecie jeszcze w takiej energii piątkowej, takiej, że będzie ciągle was jeszcze to, wiadomo, jak będzie rozmowa przeprowadzona taka niedosłownie przy kawie z kumplem, z koleżanką na luzie, tylko taka, że będzie trzeba do niej się przygotować w piątek, to w sobotę jeszcze będziecie czuli to, takie nie poddenerwowanie, ale takie, wiecie, no coś, że musieliście ruszyć, powiedzieć, to nie będzie jeszcze takie dosłownie miłe. Jeżeli to na przykład w domu będzie rozmowa, tam czy z partnerem, czy z dziećmi, czy z rodziną, tam przez telefon, gdzieś tam z mamą, czy z kimś, to będziecie czuli jeszcze taki, nie to, że niesmak, ale takie, no jak ta osoba na przykład coś do was powiedziała, a dlaczego ty w tym wieku to jeszcze robisz, to będziecie jeszcze czuli taką złość lekko, tak? A jeżeli w urzędzie, to też w sobotę jeszcze będziecie tym żyli, dosłownie tym żyli, jeżeli będzie was jakby przychodzić ta energia, to wspomnienie dnia poprzedniego, tego, wiecie, tygodnia, że ach, takie coś, ach, no to jeszcze taka sobota będzie u was. No ale już w niedzielę powiem, że będzie fajnie. Już będzie, wyjdzie to słońce, jeżeli będzie ładna pogoda u niektórych, to będziecie chcieli, mieli ochotę zrobić coś na podwórku. Może pójdziecie gdzieś sobie pograć w piłkę, czy wieczorem na grilla, zależy kto gdzie mieszka, tak? Będziecie na pewno, wielu kto jest w związku, będziecie mieli ochotę na jakiś gorący seks w łóżku z partnerem, no niekoniecznie w łóżku, może być na pod drzewem, gdziekolwiek, tak? Także niedziela już się zapowiada fajnie, jeżeli jesteście w związku, to no nie w związku, jeżeli po prostu macie kogoś, to koło was chodzi w domu, nie będziecie przecież się przytulać do obrazka, to będziecie tak siebie zaczepiać, tak obejmować, tu pocałować w policzek, tak już niedziela powiem, że już będzie fajnie, wiecie, takich przygotowań do nocy, nie każdy w nocy oczywiście, niektórzy lubią w dzień, ale ogólnie już tak będzie fajnie, będzie już tak, będzie się czuło, że odeszła ta energia taka tego tygodnia, takiego załatwiania, jakiejś złości tego, tylko już w niedzielę już tak wszystko się załagodzi, już będziecie w innej energii. I tak, co jeszcze takie dodatkowe dla was do tego tygodnia? Że na początku właśnie, teraz w tym tygodniu, tak, to będziecie czuli, że macie bardzo dużo jeszcze, jakby wszystko od was zależy. Wszystko. Teraz będziecie od dzisiaj, może od jutra czuli, że tyle jest rzeczy, że wszystko jest normalnie zależne od was. Wszystko, cokolwiek się wydaje wam na całym świecie, że nie możecie sobie usiąść taki spokojnie, tylko coś trzeba robić. Już początek tygodnia taki się zacznie. A już tak pod koniec tygodnia, to pomyślicie tak może, to jeszcze piątek, że to się nigdy chyba nie skończy. Powiem, że pomyślicie sobie, że to się chyba nigdy nie skończy ten tydzień, ale wam mówię, że w niedzielę już się skończy. Także kochani, nie denerwujcie się w sobotę za bardzo, że sobota to jeszcze kiedy to będzie? Już w niedzielę będzie fajnie. Także kochani buziaczki, dziękuję dla baranów.
No, barana dziękujemy. Teraz przejdziemy do mojego znaku zodiaku i do waszego, tak? Z baranka zdejmiemy na byka. Gdzie labyka położymy? Może labyka tak położymy? Nie, tak nie możemy położyć. O tak, jemu tu na głowę zrobimy tak fajno to. Czemu tu mój znak zodiaku tak ostro wygląda? Dobra, kochani, teraz robimy dla byczka. Na maj 2020 rok. Od 26 maja, wtorku, do 31 maja i to będzie niedziela. Dla byka. Bardzo proszę karty od wtorku do niedzieli na maj 2020. Na maj... O Jezu, kochani, ja sorry, no dla was normalnie. Palec mi ten boli, bo odwinęłam wczoraj, nie wiem czy widzieliście, to dziura moja, co przypożyłam. I troszeczkę jest taki u nich, taki sztywny. Sztywny palazny. Dobra, kochani. Od wtorku 26 maja do niedzieli 31 maja. Dla byka. Dla byka na maj 2020 od wtorku 26 maja do 31 maja w niedzielę. Powiem wam, że jutro, powiem wam i sobie, bo ja też jestem byk, powiem, że jutro to będzie tak wtorek, to będzie taki dzień, że dla wielu będziecie obserwować to, jak na przykład zachowuje się wasza rodzina, czy to, co włożyliście w wychowanie na przykład własnych dzieci, czy to przynosi rezultaty, jak na przykład zachowają się, gdy usiądziecie na sofę, czy na przykład wyniosą te śmieci w końcu, czy nie, czy będą patrzeć, a z kosza się wysypuje. No, to w takim, wiecie, takim, no nie żarcie, ale też może tak być, tak? Także ogólnie jutro będzie taka, takie coś, że nie będziecie jednak chcieli sami wszystko. Jeżeli to będzie w domu, to będziecie też zaganiać, też będziecie ciągle zwracać uwagę, że może posprzątaj swój pokój, a może też coś pomóż, a nie tylko siedzisz. Tak ogólnie, jeżeli chodzi o dom, to będzie takie, będziecie takim szefem troszeczkę, można powiedzieć, ale w takim sensie, że będziecie chcieli, żeby te osoby wasze z tego domu też coś jakby wnieśli w to ognisko domowe, ale nie w sensie takim, że będziecie im tylko dyktować, mówić, tak jakby to król mieczy, tak? Tylko będziecie po prostu jakby z jednej strony trochę oczekiwać i się znawiać, czy oni sami jakby do tego dojdą, tak? A jeżeli coś będzie na przykład do załatwienia w jakichś urzędach, no bo też może być dla niektórych właśnie we wtorek, że zaczniecie coś gdzieś tam załatwiać, to powiem wam, że możecie albo sami wychodzić z taką energią, takiej pewności, a co do byka, to można by powiedzieć, że tak będzie, właśnie to bardziej w tą stronę, bo będą takie miejsca, gdzie to wy będziecie szli, będziecie już widzieli, co macie powiedzieć i nikt wam nawet nie podważy waszego słowa. Na przykład jak pójdziecie do lekarza, to lekarz powie, a co pan jest lekarzem, że pan mi to mówi, a wy możecie nawet powiedzieć, a tak, żeby ktoś mi dał ten papierek, to wie pan co, ja sam bym się wyleczył, a nie słuchać takich głupot. Chodzi o to, że będziecie widzieli, idziecie, po co idziecie i będziecie już przygotowani na tę rozmowę. I to bardzo, no nie ostro, ale pewnie siebie. Kulturalnie, grzecznie, ale pewnie siebie. Także, ale dla niektórych może być tak, że to wy będziecie chodzili coś załatwiać dla tych mniej pewnych siebie, dla tych spokojniejszych byków. Ale ja tu bardziej widzę, że będziecie tak, wy z taką pewnością wychodzili do w domu i do ogólnie zewnątrz gdzieś z taką właśnie pewnością. W środę będziecie się troszeczkę mieli jakiś dylemat, będziecie się zastanawiali. Tu można na kilka sposobów. Dla niektórych to może być, jeżeli chodzi o osoby, o związek,
o na przykład, jeżeli macie kilka osób, się zastanawiacie, ten jest miły, ta jest miła, między przyjaciółmi, ten chce pomocy, ta chce, a tak naprawdę kogo powinienem. Wiecie, chodzi o to, że obojętnie jaka wasza jest sytuacja teraz, no nie każdego jest inna, bo byków jest mnóstwo, to będziecie po prostu rozważać, będziecie się zastanawiać, co zrobić. I właśnie tu środa tak się zapowiada na takim troszeczkę się zastanawianiem, ale ja bym się kierowała jednak w tym, że to wybór będzie taki, raczej nie chodzi o to sfery jakieś takie finansowe, tylko raczej, że będziecie się bali, że kogoś możecie zranić. I bo tu już ja widzę, zahaczył czwartek. To bardziej chodzi, jeżeli dzieci, to będziecie, jeżeli na przykład dosłownie macie na przykład dla wakacji na jednego dziecka, będziecie się zastanawiali, jak mam między to piątko rozdzielić, a macie tylko dla innego. Chodzi o to, że to będzie jakiś taki niesmak, że będziecie rozumieli, że ktoś w tej sytuacji może się czuć mniej kochany. Wiecie, to może być chodzić o przyjaciół, może chodzić o znajomych, o każdego, po prostu coś będziecie rozważać, jeżeli macie na przykład kilku przyjaciół, a musicie się zdecydować, do kogo jechać i każdy na was czeka, to będziecie musieli jedną osobę. Będziecie sobie zdawali sprawę, że może ktoś inny czuć się po prostu zraniony, że wy jednak jakby preferujecie, lubicie tego, nie mnie, tak? No jeżeli macie na przykład dwie kobiety na oku, i będziecie tak się zastanawiali, którą wybrać, bo będziecie widzieli, że i ta będzie cierpiała, tak? To taki, powiem wam, że środa, czwartek to będzie taka właśnie energia. Tego, ten dzień będzie tak się ciągnął wam. Ogólnie właśnie takiego zastanawiania się. Ewentualnie jeszcze może być w czwartek, że to was coś zaboli. Coś zaboli, coś może i ktoś coś powie, czy ktoś nie zachowa się tak jak trzeba, że was też coś może zaboleć, takie słowa. Najbardziej to słowa, powiem wam. Także powiedziane, wypowiedziane. Czasami może nieprzemyślane. Ale w piątek już powiem wam, że albo wy będziecie weekendowej takiej energii, tacy mężczyźni, że wiecie, już będziecie tak już tam krążyć ko tej swojej kobiety, że tylko jak ugłaskać ją na weekend, żeby wiecie, żeby jak najmilej z nią spędzić czas, bo w końcu weekend się zbliża, kończy się tydzień, tak? No i może jednak wypadałoby tam ładnie do niej zagadać, dać dla niej kwiatuszek, żeby jednak ten weekend z nią fajnie spędzić. Kobiety to dla kobiet, no nie dla kobiet, dla mężczyzny, którą ma mężczyznę też, nie? Ale ogólnie możecie się spodziewać w piątek w swoim tutaj otoczeniu, czy z zewnątrz jak nie mieszka, czy może jakaś ktoś zadzwoni, się zapyta o to, że gdzieś wyjść byczka, czy wasz partner, tak? No coś będzie już w piątek, powiem tak, tak fajnie się kręcić wokół tego, jak tu weekend spędzić, a na pewno jak spędzić ten dzień, ale to bynajmniej tylko taki piątek będzie. Takie wiecie, takich podchodów, takich już takich fajnych komplementów, ewentualnie takie, że będziecie czuli, że o, ten weekend może być super, bo już on dzisiaj kombie tak krąży, tak? To będzie taki w piątek, no tak, chyba, że ktoś będzie do urzędu chodził, no to powiem wam, że może być tak, że dla pewnych, jeżeli ktoś facet lubi faceta, a kobieta lubi faceta, to powiem, że mężczyzna w jakimś urzędzie może wam coś tak powiedzieć miłego, że będziecie cały dzień się zastanawiali, co ta osoba miała na myśli, a może ona mną się interesuje. To powiem tak, dużo takiej seksualnej energii tutaj będzie w piątek. I to już wszystko w zależności, tak, no kto gdzie pójdzie, gdzie tego mężczyzna spotka, bo to będzie mężczyzna. Sobota, dla tych wszystkich, którzy w piątek spotkali na przykład tego mężczyznę gdzieś, to będziecie się zastanawiali, czy macie do swojego męża o tym powiedzieć. No, też może tak być. Coś będziecie tu próbowali tak jakby oświecić sytuację wy z tego mroku. Jeżeli na przykład jesteście facetem, a wasz partner, partnerka podejrzewacie, że w piątek mogła tam gdzieś z kimś pisać, coś robić, ktoś krąży, to w sobotę będziecie próbowali znaleźć dowód na to, zobaczyć coś, sprawdzić pocztę, telefon tej osoby. Także w sobotę będziecie coś tam kombinować i to wszystko w zależności od tego, kim wy jesteście, byki, gdzie, co i jak. Czy macie partnera, czy nie macie,
to w sobotę będziecie coś tak troszeczkę rozjaśniać. Może być tak, że jeżeli macie na przykład bałagan w ogrodzie, to po prostu w sobotę będziecie to sprzątać. Będziecie próbowali wyjść z tych śmieci, żeby to jakoś posprzątać. Ogólnie taki dzień takiego pracy jakby nad czymś, tak? Do jakiejś prawdy dojść, coś odkurzyć, coś z czegoś zdjąć, coś, żeby było fajne i ładne, tak? Jeżeli związek, coś się zakurzyło, coś, jakieś niedomówienia, jakieś niejasności się ciągną, to będziecie chcieli to po prostu, żeby to, wiecie, odkurzyć i znowu było fajnie, wow. Tak samo, czy to będzie w domu, czy w ogrodzie, po prostu będą takie czas na porządki wewnętrzne i zewnętrzne. No i niedziela, powiem, że Wam troszeczkę to będzie, albo będziecie się przygotowywać do następnego tygodnia, do czerwca, na Dzień Dziecka. Będziecie się zastanawiali, czy Wasze dziecko było odpowiednio grzeczne, żeby coś dostać. Będziecie w takiej, no, w takim czymś, że będziecie potrafiły powiedzieć, jak ktoś Wam zalezie za skórę. Może niektóre będą z Was się czuły nawet samotne tego dnia. Czy gdzieś Wasza rodzina pojedzie, a Was zostawi w domu, po prostu będziecie tak niekoniecznie na 100% zadowolone w niedzielę, powiem tak. Czy będziecie się przygotowywali do czerwca, do jakiegoś urzędu i coś będziecie się zastanawiały nad jakimś przemówieniem, co powiedzieć, jak zacząć może następny miesiąc, tydzień, no coś będzie tutaj na ostrzu nożach, można powiedzieć, tak? No i na początku tygodnia jesteście w takim takiej energii jakby, że czujecie, że musicie coś zbudować, to znaczy od jutra, od dzisiaj, tak? Coś musicie robić. Jeżeli macie coś rzeczy dużo w domu, odłożone kiedyś to będziecie teraz się zastanawiali, jak mamy to wszystko, żeby to zadziałało, żeby to w końcu zrobić, żeby to już stało, tak? No nie może w tej garderobie stać następny rok ta antena, którą trzeba zawiesić. Będziecie próbowali coś po prostu już zacząć klepać, żeby to już puścić. To, co od dłuższego czasu leżeliście, a i to leżało, to po prostu będziecie chcieli już jakby, żeby to ruszyło do przodu. Jeżeli macie jakiś związek na przykład, czy planujecie związek, to też będziecie chcieli, żeby już przestać wisieć, czekać, tylko po prostu coś zrobić, zdecydować się na coś. No i tu może być związane właśnie z tym wyborem, też można by było powiedzieć, że jeżeli macie dwie osoby, dwie opcje, cokolwiek, to będziecie potrzebowali już coś zacząć robić. No nie można tkwić trzeci rok w takim rozdarciu, on czy ona, tylko coś już będziecie czuli, że trzeba coś. No i tak, i właśnie koniec tygodnia będziecie, tu najbardziej ta niedziela, to będziecie próbowali wyjść z tego takiego niedziela, sobota, niedziela, weekend, tak? Widzicie ten tutaj ptak, stoi między takim szarościami a kolorami, między słowami, between words, tak? No i będziecie, to można już na różne sposoby, w zależności od Was, kochane byki. No będziecie, czy to dla związków, będziecie z takiego właśnie szarości, z tego sprzątania, związku, relacji, domu, będziecie potrzebowali, żeby już w końcu ta wiosna nastała w Waszym sercu, żeby ta wiosna przyszła do domu, do Waszego serca, do Waszego ogrodu. Już dosyć macie tej szarości, dosyć macie tych niedomówień, tego takiego zamiatania pod dywan, już będziecie chcieli po prostu żyć. To dosłownie żyć, żyć. Kochane byki, myślę, że to jest okej. Okay. Ja też jestem bykiem, jestem okej. Okay. Okay. Dobra, kochani, dziękuję byczkom. Zostańcie ze mną do końca. Zawsze możecie ze mną dłużej pobyć. W sumie ja jeszcze tako, mój średni poszedł do pracy, mój największy i najmniejszy śpią jeszcze, to ja jestem jeszcze sama, to możecie ze mną pobyć. Dobra, teraz mamy bliźniaczka. Przesuwamy kwiatuszek na bliźniaka i teraz możemy i będziemy bliźniaka rozdzielać, to tak położę. To teraz robimy na bliźniaka, okej? Okay? No i tak, kochani. Bliźniak. Maj 2020 rok. Jakby ktoś zapomniał, jaki mam rok, to nam pisze. Maj 2020. Maj 2020 rok. Proszę na ten tydzień karty od wtorku 26 maja do niedzieli 31 maja. Bardzo proszę o karty na ten tydzień dla bliźniąt.
proszę karty. Na 2020 rok, na maj, dla znaku bliźnięta, na tydzień, od 26 maja do 31 maja, to jest od wtorku do niedzieli. Ups! Czekajcie, kochani, zaraz wrócę do Was. Karty mnie wypadli. Od wtorku, 26 maja, do niedzieli, ostatniego maja, 31.2020 roku. Dobra, kochane moje bliźnięta, bliźniaczki, jedno- i dwujajowe. To tak, we wtorek, kochani, będziecie troszeczkę bronić swego, można powiedzieć, swojego zdania, swojego terenu, swojego pokoju, jeżeli będzie mama próbowała wejść do mojego pokoju, to będziecie zawiesić tabliczkę: mamo, to jest mój pokój. No po prostu będziecie bronić, będziecie już takiej energii we wtorek, że coś tam tworzycie, tak? Tworzycie i nie dacie sobie ani tego odebrać, ani wejść na swoją przestrzeń. Jeżeli chodzi o na przykład żonę, to też powiecie: kochanie, to jest, daj mi, wiecie, mój czas. Daj mi troszeczkę się zrelaksować, daj mi to zrobić, daj mi te narzędzia poukładać, przestań wchodzić w mój jakby świat ten taki, bo każdy potrzebuje troszeczkę czasami wziąć głębokie powietrze i pobyć sam z sobą, nie tylko w takim mętliku. Także we wtorek będziecie tak, bliźniaczki, coś tak, mieli takie przebłyski, przeloty takiego czegoś, że jednak będziecie chcieli to, co jest wasze, pokazać tą granicę, że to jest moje i nie przekraczaj jej, daj mi troszeczkę pocieszyć się tym, co mam, lub zrobić po swojemu, jak ja chcę. W środę będziecie się cieszyć. Może tu być jakiś alkohol, może być jakieś spotkanie z kimś, możecie sobie na przykład kupić jakąś dobrą whisky i zadzwonić na Skype'ie do rodziny gdzieś tam i sobie ta osoba z kieliszkiem tam ze szklaneczką i wy będziecie sobie mieć fajny czas rozmawiać, czy z przyjacielem, będziecie coś wspominać. Ogólnie będzie, powiem Wam, że środa fajnie, czy dla tych, co siedzą, grają, czy dla tych, co idą na świeże powietrze, czy gdzieś mają spotkanie. Także środa fajnie, bardzo miły dzień, dużo radości, dużo wspomnień, dużo śmiechu, coś razem. Na pewno nie spędzicie tego dnia w samotności sami, spędzicie go z kimś gdzieś, niekoniecznie wychodząc, ale też możliwe, ale ogólnie może to być, że ktoś do Was zadzwoni i ta rozmowa nie będzie trwała 2 minuty, tylko tak jak przez kamerkę, także środa dla bliźniaków zapowiada się fajnie. W czwartek będziecie coś wybierać, coś między czymś. Będziecie mieli jakieś wybory, czy gdzieś pojechać, czy coś kupić, czy nawet dla tych, co grają, tak, jakieś gierki, to będziecie się zastanawiali, czy mam ten miecz kupić, czy ten, mam ileś tam tych monet w internecie, tak, nie wiem, jak to w tych gierkach. Po prostu będziecie coś wybierać, może między ludźmi, między przyjaciółmi, między pracą, między gdzie zainwestować, ogólnie wybory, będą wybory. To będzie dzień wyborów, czwartek, i to będzie Wasz cały dzień po prostu dla bliźniaków. I jak już przyjdzie to, że będziecie się zastanawiali, jak macie rozporządzić, czy swoim czasem, czy swoją gotówką, to będziecie się zastanawiali, czy gdzie zainwestować, czy jak. No wiecie, wybory się wiążą dla każdego z czym innym. No to już może mogą być ludzie, może być kasa, może być przeprowadzka, nie przeprowadzka. Może być tak jak tutaj właśnie w tym kielichu, że różne miejsca na świecie, po prostu jesteście spakowani, siedzicie na walizce, się zastanawiacie, czy macie jechać do Azji, czy do Afryki, czy do Polski. Po prostu wybory. To będzie taki dzień, kochani, w czwartek dla bliźniaków, że będziecie po prostu nad czymś, tak jakby cały dzień nawet można było, będziecie podświadomie czy nieświadomie rozważać, myśleć nad takimiś wyborami. No i w piątek będziecie oczekiwać na, no na co? I teraz tak, jeżeli ktoś czeka na właśnie na to, jakbyś się kojarzy z wyborami jeszcze jakby, tak? Ciągniemy ciągle ten temat, to będziecie po prostu już czekali, jeżeli daliście znać komuś, na przykład wysłaliście parę wiadomości i teraz czekacie na odzew. To w piątek może być, dokonaliście w końcu w czwartek tego wyboru, w piątek będziecie na to czekali.
na czyjś krok, na czyjś odzew, na jakąś wiadomość, na jakąś decyzję, i to dosłownie decyzję, czyjąś lub na papierze, coś tu będziecie w piątek na coś czekać, na kogoś, na coś, to tak wam ten, no nie cały dzień bliźniaki, no ale na coś będziecie czekać, czy ktoś będzie do was miał przyjść, jak będziecie rozmawiać tutaj z kimś, czy ktoś wam powie, że w piątek wpadnę do ciebie, po prostu na kogoś będziecie czekać, tak? Nie musi to być decyzja, ale może być i ze związkiem coś, może wasza ta ukochana dojdzie do wniosku, że koniec wirusa i ja do ciebie przyjdę, tak? I będziecie na niej w piątek czekać. I w sobotę zahaczy to właśnie tak jakby troszeczkę piątek lub będziecie chcieli po prostu, żeby coś zadziałało. Jeżeli gdzieś wyjdziecie, to będziecie mieli dosłownie wszystko w ręku. To naprawdę od was będzie sobota, jakby będzie zależało, jak ta sobota upłynie, ponieważ będziecie naprawdę mieli moc, kochani, mieli. I teraz jak w sobotę będziecie cokolwiek chcieli zrobić, to nawet się nie zastanawiajcie dla bliźniaków. Róbcie po prostu to. Tylko przemyślcie to. Nie róbcie tego za bardzo pochopnie, ale też nie myślcie o tym za długo, nie rozważajcie aż tak bardzo, tylko macie wszystkie możliwości. Jeżeli czy to chodzi o zmianę pracy, czy o wyjazd, czy o partnerstwo, to w sobotę podejmijcie tę decyzję, ponieważ to jest bardzo dobry dzień dla was, żebyście w końcu przestali czekać jak w piątek, tylko podjęli decyzję. Zwróćcie uwagę na sobotę. Zapiszcie sobie ten filmik, zwróćcie uwagę w sobotę. Dla bliźniaków to będzie bardzo ważny dla was dzień. I jeżeli czy cokolwiek macie tam, coś się u was ciągnie, czy tam coś się urodzi tego dnia, czwartek, piątek, to w sobotę podejmijcie, bo to będzie świetny dzień na podjęcie decyzji. Bardzo dobry dzień. No i powiem wam, że niedziela to będzie taki dzień zadumy. Może jeżeli podejmiecie decyzję z przeprowadzką, czy z wyjazdem, czy z opuszczeniem, to będziecie mieli taką melancholię, tak? Ojej, wyjeżdżam, ciekawe, czy kiedyś jeszcze tu wrócę. Ojej, odejdzie, jak ja będę bez niej żyć. Ojej, ojej, takie, wiecie, no takie... Najbardziej to ja bym powiedziała, że w stronę uczuć. Takie sentymentalnie, że coś długo trwało, coś było. I będziecie tak się zastanawiali, jak bez tego będzie. W sensie takim, wiecie, niedziela. Ale będzie dobrze, ponieważ macie dużo marzeń. Naprawdę macie bliźnięta dużo marzeń teraz w maju. I tylko spójrzcie w niebo, spełniajcie. I przestańcie tak myśleć, co jest z tyłu. No jakoś to będzie. Trzeba też życie pchać do przodu. Za dużo nie myślcie. No i powiem wam, że na początku tygodnia będziecie czuli takie powiązanie. Takie powiązanie, że tak bardzo wam ciężko jest opuścić miejsce, w którym jesteście. Jeżeli jesteście na tyle dorośli, żebyście chcieli się wyprowadzić, a ciągle was coś trzyma, to będzie na początku tygodnia, tak wtorek, środa, czwartek, w taki właśnie... Że czujesz ten czas, czy dam sobie radę, jak to będzie, czy jest, albo jeżeli rodzicami jesteście, tak, czy to dziecko sobie poradzi gdzieś tam jadąc. Po prostu będziecie w takiej podświadomie, w takiej energii, takiego, czy to osoba sobie poradzi, czy to mój przyjaciel sobie poradzi, jak to będzie, jak jesteśmy tacy z życi. Takie, wiecie, takie przybłyski, takiego ciężko się rozerwać z kimś, takie rozłączyć się, właśnie, takie coś. Ale poza tym, już na koniec tygodnia, właśnie szczególnie w sobotę, będziecie mieli i nadzieję, i będziecie tą w sobotę mieli taką moc, że musicie, kochani, wykorzystać bliźniaki. Naprawdę, maj to jest dla was świetny czas. Po prostu tylko wszystko przemyślcie w tą sobotę, żeby niczego nie zrobić pochopnie, ponieważ to jest takie potwierdzenie, takie głębokie, takie dosadne, jak z wykrzyknikiem tej soboty, że zróbcie po prostu coś. Naprawdę macie wszystko we własnych rękach w sobotę. Nie zmarnujcie tego dnia. Kochani, ja będę kończyła. Wgram ten filmik, podładuję baterię i wrócę do was następny, jak ktoś potrzebuje. To będzie tak, panna, lew i będzie rak, tak? Bo to trzy. To będzie następny filmik. Potem, jako trzecia część, to zaraz, nie ta kolejność. To bym tak, będzie waga, skorpion i strzelec. To będzie jako trzeci filmik i ostatni będzie koziorożec, wodnik i rybki. I także ja zrobię jeszcze trzy filmiki. Postaram się dzisiaj i na pewno chyba teraz, zanim jeszcze wszyscy powstają, bo słyszę, coś smarka na górze. To chyba już kawałek rodziny mojej wstało. Może zjem śniadanie, to podłączę kamerę, wgram. Buziaczki kochane moje, barany, byki, bliźnięta, miejcie cudowny końcówkę maja i skarby, wszystko jest w waszych rękach, całe życie jest w waszych rękach, trzymajcie się, no i do potem.